Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, Wielka Sobota, liturgia Wigilii Paschalnej, najbogatsza w gesty, najbogatsza w różne czynności, ale też i w słowo, liturgia w ciągu całego roku kościelnego. I dzisiaj Kościół daje nam takie świadectwo o tym, poprzez liturgię słowa, że Bóg ciągle jest obecny w historii swojego ludu, narodu, który wybrał. I do tego narodu oczywiście należy każdy człowiek. I już od samego początku, od pierwszego czytania z Księgi Rodzaju aż po Ewangelię, mamy takie świadectwo o tym, że ta Pascha Boga ciągle trwa. To słowo Pascha, ono w takim swoim głębokim sensie oznacza przejście, obecność, jakąś dynamikę. I jeżeli poczytamy Księgi Biblijne, no to zyskamy pewność, że Bóg jest ciągle obecny w historii tych, których wybrał. I później dodamy oczywiście po tych wydarzeniach paschalnych w historii tych, za których cierpiał, został zabity i dla których zmartwychwstał. Więc to jest taka pierwsza myśl, pierwszy punkt do refleksji, jeśli ktoś ma taką życzenie sobie przeprowadzić dzisiaj, żeby wiedzieć i pamiętać o tym, zwłaszcza wtedy, kiedy jest jakiś mrok w naszym życiu, że Bóg jest ciągle obecny, że w Nim jest życie, że On przecież pokonał śmierć i nie ma takiego mroku, takiej śmierci, w którą Bóg by nie chciał wejść. Mówiąc już tak bardzo dosadnie, my nie jesteśmy w stanie w taki sposób zgrzeszyć, nie jesteśmy w stanie tak daleko od Pana Boga odejść, żeby On się odwrócił do nas, pokazał nam plecy i powiedział: nie, dosyć, miarka się przebrała. Bóg się nie brzydzi człowiekiem nigdy. My się sobą możemy brzydzić, chociażby z tego powodu, że jakoś krzywdzimy siebie i innych i oczywiście Pana Boga. Natomiast Bóg nigdy się swoim dzieckiem, swoim stworzeniem nie brzydzi i cierpliwie czeka. Sztuką jest oczywiście takie pozwolenie, żeby ta Pascha Boża dokonała się w moim życiu. Czy ja się godzę, żeby Pan Bóg przechodził przez moje życie? Czy ja się godzę na to, żeby ta Pascha była konkretna? Czy pozwalam Mu przez to życie przechodzić? I dziś nie będę czytał żadnego czytania z liturgii słowa. Przeczytam Wam fragment z brewiarza, z liturgii Wielkiej Soboty. Brewiarz to taka ta gruba książka, z której każdego dnia modlą się księża. I mamy na dzisiaj przeznaczoną moją ulubioną w ciągu całego roku homilię. Starożytną homilię na święta i na Wielką Sobotę autora nieznanego. Posłuchajcie kilku fragmentów. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci, aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę. Idzie on, który jest ich Bogiem i synem Ewy. Przyszedł więc do nich Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża. Ujrzawszy go praojciec Adam, pełen zdumienia, uderzył się w piersi i zawołał do wszystkich: Pan mój z nami wszystkimi. I odrzekł Chrystus Adamowi: i z duchem Twoim. A pochwyciwszy go za rękę, podniósł go, mówiąc: zbudź się, ośpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. Tobie, Adamie, rozkazuje: zbudź się, który śpisz. Nie po to bowiem Cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań Ty, który jesteś dziełem moich rąk. Powstań Ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje podobieństwo. Powstań, wyjdźmy stąd. Ty bowiem jesteś we mnie, a ja w Tobie, jako jedna i niepodzielna osoba. Powstań, wyjdźmy stąd. Ty bowiem jesteś we mnie, a ja w Tobie. To chyba najpiękniejsze słowa, które człowiek może usłyszeć od Pana Boga. Wyjdźmy stąd razem. Wyjdźmy z tego mroku. Wyjdźmy z tego grobu. Wyjdźmy z tego cierpienia. Wyjdźmy z tej beznadziei czy z rozpaczy. Wyjdźmy razem. Bóg nigdy nas nie zostawia samych. Zwłaszcza wtedy, kiedy doświadczymy jakiegoś rzeczywistego mroku czy jakiejś formy cierpienia. Bóg wychodzi z propozycją, żeby z tego wyjść. I zauważmy, że to nie jest rozkaz. To nie jest tak, że musisz stąd wyjść. Pan Bóg nie przychodzi z takim słowem. Bóg mówi: wyjdźmy. Czyli to jest zachęta. Pełna głębokiego szacunku, jakim Pan Bóg każdego człowieka darzy.
I to piękne czytanie, ono pokazuje o tym sensie misji Chrystusa, która zakończyła się wtedy, kiedy zmartwychwstał. W sensie takim tego misterium paschalnego, bo ono oczywiście trwa. Bóg przychodzi po to, żeby człowieka wydobyć z ramion śmierci. Nie chodzi mi tutaj o tę śmierć fizyczną, której każdy z nas wcześniej czy później dozna, oby oczywiście później. Chodzi o to takie trwanie w jakimś mroku, w jakiejś niepewności, w jakimś lęku, żeby się nie bać i pozwolić Panu Bogu z tego się wyciągnąć, razem z Nim. I to jest, bracia i siostry, drugi punkt do naszej dzisiejszej medytacji. Pomyślmy o tym, jak Pan Bóg bardzo się stara wyrwać nas z tego mroku, z tego grzechu, z tego cierpienia, w którym z różnych powodów możemy w swoim życiu tkwić. I już można dzisiaj powiedzieć, bracia i siostry, że Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał dla każdego.